Cześć, ja jestem Farel i witam w kolejnym odcinku nowości ze świata Fortnite. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat wycieków, nowych zadań, które pojawią się już w drugim tygodniu piątego sezonu oraz o nowej aktualizacji, która zostanie wprowadzona dzisiaj o godzinie 14. Jeżeli podobają Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Moi drodzy, Epic Games od jakiegoś czasu stosuje schemat aktualizacji bez konieczności pobierania jakichś plików. Więc po prostu te pliki już pobraliśmy wraz z ostatnią aktualizacją i oni teraz je wdrążą w grę. Jak widzimy, po wkliknięciu zakładkę nowości pojawia nam się nowy pistolet maszynowy. Pistolet maszynowy już wkrótce, nowy pistolet maszynowy o wysokiej szybkostrzelności i poprawionej mobilności. Broń dzisiaj zostanie wprowadzona prawdopodobnie do gry podczas aktualizacji zawartości, więc serdecznie zapraszam Was o godzinie 14 na live'a. Teraz przejdźmy do wycieków zadań, które pojawią się prawdopodobnie w drugim tygodniu. Jak co tydzień mamy 7 zadań, lecz w tym tygodniu jednak troszeczkę inaczej. Będzie 5 zadań łatwych i 2 zadania trudne. Pierwsze zadanie: deal damage with assault rifle to opponents. Zadaj obrażenia z karabinu maszynowego. Moim zdaniem jest to mega łatwe zadanie. Do karabinów maszynowych zaliczamy standardowo MK, AK-47, SCAR, FAMAS, AUG. Jeżeli coś pominąłem, napiszcie oczywiście w komentarzu. Lecimy dalej. Zadanie numer 2. Search 7 ammo boxes in a single match. Takie zadanie już nam się pojawiło. Przeszukaj 7 skrzynek z amunicją w jednym meczu. Jest dziś poradnik na moim kanale do tego zadania. Z pewnością go zaraz przypnę Wam tutaj w kartę. Możecie sobie obejrzeć. Sprawdźmy teraz zadanie trzecie. Sniper Rifle Elimination. 3 osoby musimy zabić ze snajperki. Powiem Wam, że będzie mega ciekawie. W trybie solowym wiele osób będzie chciało się na końcu wyjaśniać ze sztucera bądź też snajperki. Zadanie numer 4. Search chest in a loot lake. Będziemy musieli znaleźć 7 skrzynek na loot lake'u. Powiem Wam, że dzisiaj wraz z dzisiejszą aktualizacją zawartości loot lake może ulec zmianie. Zobaczymy, pożyjemy, wbijajcie o godzinie 14. Zadanie numer 5. Score a 3-point shot in a different basketball cards. Musimy trafić nową emotką, piłką do kosza do 3 lub 5 różnych koszów. Na razie ta liczba jest nieznana, ale takie zadanie z pewnością się pojawi. Więc o godzinie 10 w czwartek będziecie mieli poradnik, gdzie się znajdują wszystkie lokalizacje kortów do koszykówki. Ok, przejdźmy do 6 zadania. Search between i tutaj mamy 3 kropeczki. Na chwilę obecną te zadanie nie jest znane. Prawdopodobnie będzie to udaj się mapą skarbów, bądź znajdź coś między czymś. Coś takiego jak te zawsze zadania cotygodniowe za 10 punktów się pojawiają. Oczywiście poradnik również godzina 10, czwartek, więc subskrybuj, żeby być na bieżąco. Ostatnie zadanie, numer 7, również trudne. Eliminate opponents in a Paradise Palm, więc na Paradise Palm, czyli na nowej lokalizacji o nazwie Oaza Odpoczynku, będzie turbo mega zadyma. Moi drodzy, dotąd jak latam cały czas na Paradise Palm, czyli na Oaza Odpoczynku, jest tam bardzo trudno, ponieważ jest to nowa, świeżutka lokalizacja i każdy chce się nią nacieszyć. Co mogę powiedzieć? Ja polecam latać od razu, 3 fragi to nie jest dużo, a z pewnością będzie tam wiele oponentów. Moi drodzy, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Pamiętajcie, że poradniki na moim kanale pojawiają się co czwartek o godzinie 10. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!